Cześć moi drodzy, trafił mi się kolejny ciekawy pojedynek. Próbowałem się tutaj zakradać do tych mamp w sowieckich ufolotach Łasiedem, ale niestety, jak widzicie, zakrada się tu do mnie Ki-61 i cały mój plan zepsuł. Zbyt późno zobaczyłem, jaka to jest wersja Ki-61. Skoro tu latały Łasiedem, to uznałem, że to może być ten z działkami i dlatego nie poszedłem na czołówkę. A trzeba było. No ale cóż. Jeden obrót pętlą w pogoni za Ki i wiem, że tam się zbliżała do mnie mamba, dlatego się obrotem lotkami przechodzącymi w Spitesa wywijam, żeby nie zostać zestrzelonym. I wyciągam obu przeciwników w opadające nożyce. W tym momencie już się zorientowałem, że tamta wersja Ki to jest Otsu, to znaczy tylko ten z karabinkami, więc się skoncentrowałem na pogonieniu mamby. Ale nie wiem, mamba może mnie pamiętał z wcześniejszych starć czy coś, bo po prostu uciekł do góry. Ja go tam za bardzo nie ganiałem po to, żeby się nie dać wyciągnąć na rope and dope. Tym bardziej, że no go nie miałem jeszcze tego patałacha w Ki-61. Ale mamba, widzę, coś odpuściła i nie chce mnie gonić, schodząc z pułapów. Kontrolne zepchnięcie, co też mamba poczynie, ale sobie jednak poleciał. Z kolei Ki-61 nie odpuszcza. Dlatego wykorzystując pętlę pionową i operowanie przepustnicą, próbuję go zrobić w manewrze. Ale czy to zmienili trochę Ki-61 czy coś, bo się naprawdę dobrze utrzymywał mi na ogonie i w pętli pionowej no nie dawał się strząsnąć. Dlatego zmieniłem taktykę i przeszedłem do robienia Rolling Scissors. Też z operowaniem przepustnicą i nieco sterem kierunku. No i przeciwnika powolutku podpuszczałem, żeby przestrzelał. Ale on chyba też przepustnicę skręcał. No bo dłuższą chwilę to zajęło, zanim mnie wyprzedził. Tutaj ścinam kolejne przejście Rolling Scissor przy pomocy Hinericomi. No i powoluteńku przewagę pozycji zyskuje. Ale jeszcze nie dość dużą, by oddać skuteczny strzał. Teraz przeciwnik robi coś w rodzaju opadających nożyc. Ale trafia go moja pelotka i po chwili ja dobijam. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć.